gamingowi chyba coś się stało. Robią nam event za eventem, rozdają nam czołg za czołgiem, tak więc tutaj jest podejrzana sprawa. Ale słuchajcie, to jest pewien trik. Oni doskonale wiedzą, że. Tym nas przyciągają do grania. Czy to będzie działało? Zobaczymy. Cześć, witajcie. Ja nazywam się Hinzuli i dzisiaj Wam powiem, a może już nawet wiecie, no bo ten news w sumie powinien się pojawić wczoraj. Tyle, że wczoraj byłem ciut, delikatnie zmęczony, tak więc chciałem przełożyć go na dzień dzisiejszy, ale to nie znaczy, że może są tacy, którzy po prostu nie są poinformowani i poczekają na mojego news'a. Dzisiaj się dowiedzą o nowym czołgu premium i nawet którego będą mogli zdobyć za darmo, a w sumie za spędzony czas z grą World of Tanks. Tak więc słuchajcie, Niezapomniany T78, nowy pojazd premium, aczkolwiek szóstego poziomu. Nie wiem tak naprawdę po co takie zapchaj dziury nam dają, no bo praktycznie mamy podobne pojazdy. Jest oczywiście Hellcat bardzo podobnym pojazdem, a kto wie nawet czy nie lepszym. Zaraz zobaczymy oczywiście statystyki, porównamy sobie te dwa pojazdy i sami zobaczycie. Ale żeby było wszystko jasne, najpierw Was poinformuję co musicie zrobić i ile czasu na to mamy. Tak więc event zaczął się... Wczoraj, 19, dzisiaj mamy 20 do 27, tak więc mamy ponad tydzień czasu. Czy to dużo? Myślę, że spokojnie, tym bardziej, że musimy tylko zdobyć 90 tysięcy doświadczenia i pojazd wtedy znajdzie się u nas w garażu z załogantem wyszkolonym na 100% i oczywiście miejsce garażowe. Cały event trwa od wczoraj, czyli 19 do 27, oczywiście na obu platformach. Jedynie co musimy robić? Tylko i wyłącznie zbierać doświadczenie. Czy to jest trudne? Myślę, że nie jest trudne. Zobaczcie, ja ten pojazd właśnie dzisiaj wbiłem już ostatnią misję. Tak więc słuchajcie, można powiedzieć 1-2 dni, a dla upartych 3-4 i spokojnie niezapomniany T78 znajdzie się u nas w garażu. Co takiego pojazd posiada, jeśli chodzi o dane? A no zaraz sobie zobaczymy. Słuchajcie, jeśli chodzi o bonusy, to jest szóstka. Tutaj bym się nie spodziewał nie wiadomo czego, no bo mamy tylko 30% do srebra. Tak więc tym pojazdem raczej nie będziemy starać się zainteresować zarabiać mamy do tego pojazdy ósmego tieru dodatkowo mamy 40% do zdobywanego Expa tak więc jak na szóstkę nie jest źle i teraz parametry ale żeby porównać ten pojazd z innym świetnym pojazdem a mianowicie chodzi tutaj o helkata zrobiłem dla was takiego screena i sobie mniej więcej porównamy jakie parametry pojazd posiada a jakie posiada helkat tak żebyśmy zobaczyli czy jest ogólnie lepszy czy warto go zdobywać czy nie tak więc słuchajcie 600 punktów wytrzymałości w porównaniu do Helkata jest o 30 więcej. Helkat posiada 570. Teraz najważniejsza rzecz. Słuchajcie, oczywiście pojazd jest bardzo miękki. Pancerza zbytnio tutaj nie mamy, tak jak i na Helkacie. Tak więc tutaj musimy przyjąć taktykę na snajpera, i co najważniejsze, grając na snajpera prędkość, czyli mobilność. Mobilność tego pojazdu w porównaniu do Helkata jest słabiej. 55 km na godzinę. Helkat 72 tak więc jest spora różnica. Helkat posiada 22 konie, prawie 23 konie na tonę, a ten pojazd tylko 22. Nie jest to wielka różnica, ale w prędkości to będzie odczuwalne. 72 km na godzinę na helkacie, to jest maksymalna prędkość. Słuchajcie, to jest naprawdę spora różnica. Pancerz, jeśli chodzi o te dwa pojazdy, można powiedzieć, że są bardzo, bardzo podobne. Co dalej? Najważniejsza rzecz, grając takim trybem snajperskim, albo na, takiego, na taką hienę, oczywiście działo. Działo musi być naprawdę dobre. Zobaczcie, jakie parametry posiada helkat. Czas kupiania 1.7, celność 0.35, tak więc jest dobrze. A nowy pojazd? Czas kupiania 2 sekundy jest gorzej. Celność 0,38 również jest gorzej. Tak więc nie wiem po co nam podobny pojazd do Hellcata, gdzie Wargaming nam właśnie go wypuścił. Moim zdaniem trochę bez sensu. Kolejna rzecz: penetracja na podstawie 160, tak samo jak na Hellcacie, ale już na pocisku premium mamy 221, gdzie Hellcat posiada aż 243. Tak więc jest różnica nawet i w penetracji. Uszkodzenia takie same 240 na strzał. Mamy tutaj takie same działa, jeśli chodzi o kaliber 90 mm. Jeśli chodzi o takie najważniejsze, słuchajcie różnice pomiędzy tymi pojazdami, no to tak to mniej więcej wygląda. Pojazdy są miękkie, tak więc wypadałoby, żeby ta mobilność była dobra. Na helkacie jest, na tym pojeździe jest gorsza. No i oczywiście wypadałoby, żeby działo miało dobre parametry. Na helkacie mamy naprawdę niezłe. Tutaj w tym przypadku bardzo średnio. Zasięg spota na obu pojazdach 370 metrów. Patrząc ogólnie na ten pojazd, no, takie połączenie można powiedzieć trochę właśnie to jest chyba wieża od Helkata, a tutaj dół mamy od Czafika. Tak jest, dół jest od Czafika, tak więc kadłub jest mniejszy na, niż na Helkacie. Moim zdaniem delikatne może być maskowanie lepsze właśnie na tym pojeździe, ale to zobaczymy oczywiście w praniu. Helkat naprawdę świetna maszynka. Polecam, jeżeli ktoś jeszcze tego pojazdu nie odkrył albo nie szedł do E4. Albo ogólnie nie robił jeszcze amerykańskich niszczarek. Hellcat, naprawdę świetna maszyna. W porównaniu jest jeszcze, oczywiście, Jackson na tym samym poziomie, ale Hellcat moim zdaniem wymiata wszystkie te, te deki, które są właśnie na poziomie szóstym, jeśli chodzi o amerykańskie niszczyciele. Tak więc słuchajcie, tak to mniej więcej wygląda. No i tak jak już powiedziałem, co musimy robić? Tylko i wyłącznie zdobywać doświadczenie. Tych misji wszystkich jest 7. W każdej misji musimy tylko i wyłącznie zdobywać doświadczenie. Dostajemy dodatkowe jeszcze. Nagrody, tych wszystkich misji mamy 7. Łączną liczbę doświadczenia to jest 90 tysięcy, tyle, tyle musimy zebrać. Tak więc, moim zdaniem, niedużo, tym bardziej mówię. Wczoraj trochę pograłem, dzisiaj zagrałem jedną bitwę i pojazd znalazł się u mnie w garażu. Tak więc, słuchajcie, jeżeli chcecie takie porównanie, oczywiście porównam go z Helkatem. Czy ogólnie jest warto bić się o ten pojazd? Słuchajcie, tutaj nic nie musimy robić specjalnie. I tak gramy, i tak gramy. Ta operacja sama nam się będzie wbijała. Jeżeli Wam się nie będzie Podobał, zawsze możecie sprzedać, miejsce garażowe zostanie dla Was. Tak więc słuchajcie, taki szybki news. Oczywiście Wargaming nam zaprezentował nowego TDK 6 poziomu. Jest to amerykański niszczyciel czołgów i ten pojazd możecie zdobyć zupełnie za free. Z mojej strony na chwilę obecną to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas i do usłyszenia. Hej!